Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Wierzenie. Wierzę. 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 Nie. Wierzę. Nie. Wierzymy. Wierzę. Wierzenie. Wierzę. Ale ja nie wierzę. Nie. Nie. Nie, ja głęboko wierzę, że... Nie. Nie. Wierzę. Wierzę. Nie. Nie. Wierzenie. Wierzenie. Dobry wieczór, słuchacie Radio Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz, to jest audycja Wierzenie. Tematem naszego spotkania jest wywiad, który udało mi się przeprowadzić z Eyalem Friedmanem, który był w Krakowie na początku października. Eyal Friedman jest Żydem mesjańskim z Jerozolimy i opowiadał o tym, czy Żyd może wierzyć w Jezusa. O tym też opowie nam podczas wywiadu, który przeprowadziłam z nim właśnie przed tym spotkaniem, organizowanym przez organizację TJC2. Jest to organizacja, która wierzy, że pewnego dnia odbędzie się drugi Sobór Jerozolimski, który odnosząc się z wielkim szacunkiem do pierwszego soboru opisanego w Dziejach Apostolskich w rozdziale 15, będzie jednocześnie w pewnym sensie jego odwrotnością. Zważywszy bowiem, że pierwszy sobór był przeprowadzony przez Żydów wierzących w Jezusa, którzy zdecydowali się nie narzucać nie Żydom wymogów żydowskiego prawa. Chcemy, aby drugi sobór był zwołany przez nieżydowskich liderów Kościoła, którzy przyjmą Żydów wierzących w Jezusa bez wymogów wyrzeczenia się ich żydowskiej tożsamości i porzucenia zwyczajów. To tak pokrótce przedstawiając organizatorów tego spotkania. Eyal jest też członkiem tej organizacji. Kilka słów o niej powie, ale to on będzie głównym bohaterem naszej rozmowy. Eyal, jaka jest Twoja historia nawrócenia i przyjęcia Jezusa Chrystusa? Czy nawrócenie jest tu w ogóle dobrym słowem? My name is Eyal Friedman. Come from Jerusalem, from Israel. I belong to what is called the Messianic Movement. Joanna Malec, tłumacz. Nazywam się Eyal Friedman, pochodzę z Izraela, mieszkam w Jerozolimie i należę do ruchu, który jest zwany ruchem mesjańskim. Converted probably is not the right word. Nawrócenie nie jest tutaj prawdopodobnie najlepszym słowem. Lepiej nazwałbym to, że uświadomiłem sobie, że Jezus jest moim Mesjaszem. Or maybe można powiedzieć, że było to nawrócenie, ale nawrócenie z serca, natomiast nie nawrócenie w sensie zmiany religii. So how it happened? It's a long story. But it started one day. Była to długa historia i to nie było coś, na co czekałem, o co modliłem się. Nastąpiło to pewnego dnia. Pochodzę z rodziny sekularnej, rodziny, która nie wierzy w Boga i wychowałem się bez świadomości, że Bóg istnieje. W tym dniu, o którym wspomniałem, coś się wydarzyło. Bóg dał mi w moim sercu wiarę. Wiedziałam, że On istnieje. Tego dnia nie wiedziałam jeszcze, co stało się ze mną. Nie wiedziałam, że otrzymałem wiarę. Ale nowa rzeczywistość, zupełnie nowa przestrzeń otwarła się w moim sercu. I tego dnia stałam się zupełnie nową osobą. Uświadomiłam sobie, że świat duchowy istnieje. Zacząłem czuć taki głód, żeby odkryć, o czym to w ogóle jest, czym jest ten świat duchowy. Zacząłem szukać. Dzisiaj wiem, że szukałem prawdy. Ale wtedy czułem, że po prostu szukam czegoś, że nie wiem, co to jest, ale muszę to znaleźć. Dla mnie było to jak początek nowego narodzenia. Czułem się jak dziecko, które przyszło dopiero na świat. Nie rozumiałem wiele, nie wiedziałem wiele, ale byłem bardzo głodny. I szukałem duchowości w różnych miejscach. To była długa droga, to długi proces poszukiwania. Szukałem w wielu miejscach. Szukałem we wschodnich religiach, zacząłem angażować się w ruch New Age. Czytałem różne książki, robiłem różne kursy.
Ale wiem, że w tym procesie Jezus, Jeszua przyciągał mnie do siebie. Nie rozumiałam tego, ale w duchowym i rzeczywistości przybliżałam się do Niego. Ale to jeszcze był długi proces, zanim zacząłem zwracać się ku Bogu. Ten czas przyszedł, kiedy byłem w bardzo trudnej sytuacji w moim życiu. Czułem się bardzo zmieszany, szukając prawdy w różnych miejscach. Już nie wiedziałem, gdzie jest góra, gdzie jest dół, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo. I zacząłem popadać w depresję. I wtedy zawołałem do Boga pierwszy raz, poprosiłem Go o pomoc. Ale nawet wtedy nie wiedziałem do końca, do kogo wołam. Ale tuż po tej krótkiej, pełnej desperacji modlitwy, rzeczy zaczęły się zmieniać dość szybko. Po tej modlitwie spotkałem chrześcijan w Jerozolimie. Skracając nieco, oni przedstawili mnie jednemu z Żydów mesjańskich. I zaczęliśmy wspólnie z nim czytać Pismo Święte. Zaczęliśmy od Księgi Rodzaju, od początku. Ponieważ ja nie miałem zupełnie pojęcia, kim biblijny Bóg jest. Więc w procesie czytania Biblii czułam, tak jakby zasłona z moich oczu opadała. Święty Paweł mówi właśnie o zasłonie, która jest na oczach i sercach Żydów. A ta zasłona jest czymś bardzo realnym, rzeczywistym. Kiedy zaczęliśmy czytać różne proroctwa dotyczące Mesjasza, porównując je z historiami z Nowego Testamentu, doszliśmy do momentu, kiedy Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Stanąłem przed takim pytaniem, czy ja wierzę, że to jest prawda. Chciałam być szczery przed sobą, więc odpowiedziałam: tak, wierzę. I potem czułam, że jest przede mną kolejny krok, że On prosi mnie, zaprasza mnie do tego, żebym oddał swoje życie Jemu. A ten krok był bardzo trudny. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, wiem, że to miało związek z tym, że jestem Żydem. Ponieważ w moim takim duchowym DNA, w którym Żydzi przez wieki odrzucali Jezusa, czułem, że jest coś we mnie takiego, co nie pozwala mi być w tym miejscu, gdzie jestem. Czułem to odrzucenie. I potrzebowałem dużo wsparcia od moich braci, którzy się za mnie modlili i pościli moje intencje, aż w końcu stanąłem w punkcie, że byłem w stanie oddać moje życie Jezusowi. Ale to, co doprowadziło mnie do przyjęcia Jezusa, to nie było doświadczenie Jego miłości czy łaski, przebaczenia. W moim przypadku było to odkrycie, że On jest prawdą. Inne doświadczenia, doświadczenie miłości czy łaski przyszły później. Dlaczego używasz imienia Jeszua, a nie Jezus? To bardzo proste, to jest Jego imię. Czasem zapominamy, że Jezus był Żydem. A kiedy Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, Archanioł Gabriel mówi do Maryi: poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus, ponieważ on zbawi lud. A po hebrajsku zbawienie to jest to samo słowo, co Jeszua. Dlatego to imię ma wielkie znaczenie. Formy Jezus, Jesus lub w innych językach, one nie mają znaczenia. A w hebrajskim Jego imię odnosi się do tego, że On jest Zbawicielem. Kim jest Żyd mesjański? Czemu nie jest po prostu chrześcijaninem? Dlaczego ta tożsamość żydowska jest dla Ciebie i dla członków Twojej grupy tak ważna? Wielu chrześcijan uważa, że w momencie, gdy przyjmujesz Jezusa do swojego życia, to jest to moment zerwania też z zakonem, z prawem Starego Testamentu. Więc po co w tym kontekście kontynuować, pielęgnować tradycje czy przykazania Starego Testamentu? Po pierwsze, warto sobie uświadomić, że mesjański i chrześcijanin to w pewnych językach to jest dokładnie to samo słowo, oznacza to samo. Ponieważ Mesjasz, Mesaja, Mesija po hebrajsku to to samo co Christos w greckim, Zbawiciel. Oznacza dokładnie namaszczonego. Nazywamy siebie Żydami mesjańskimi, ponieważ jesteśmy Żydami, ale wierzymy w Mesjasza Jezusa. Dlaczego upieramy się przy tym żydowskiej części, elemencie? Dlaczego ważne jest dla nas nazywać siebie mesjańskimi Żydami z akcentem na Żydów?
Wynika to z tego, jak rozwijało się chrześcijaństwo. Pierwsi wierzący w Jezusa nie musieli nazywać siebie mesjańskimi Żydami. Byli mesjańscy, ponieważ odkryli Mesjasza. Było oczywiste, że są Żydami, ponieważ Jeszua przyszedł, żeby być Mesjaszem Żydów. Czyli chcemy tutaj podkreślić, że jest różnica między żydowskimi i nieżydowskimi wyznawcami Jezusa. Podkreślamy to i używamy tej nazwy mesjańscy Żydzi przede wszystkim ze względu na historię tzw. teologii zastąpienia, która była mocna w nauczaniu kościołów. Ta teologia zastąpienia mówi, że Kościół zastąpił Izraela i teraz jest nowym Izraelem, nowym ludem wybranym. I głosiła ona także, że Żyd, który chce przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, musi dołączyć do Kościoła chrześcijańskiego i wyrzec się zupełnie swojej żydowskości. Ale prawda jest taka, że Jeszua, Jezus nie przyszedł po to, żeby stworzyć nową religię, ale On przyszedł, żeby być obiecanym Mesjaszem Izraela. A potem drzwi otworzyły się także dla pogan. A biblijne, można powiedzieć, apostolskie rozumienie relacji między Izraelem i poganami jest takie, że poganie zostali włączeni w Izrael, a nie tak, jak jest to często rozumiane, że Żyd, który chce uwierzyć w Jezusa, wierzy w Jezusa, ma dołączyć się do kościoła chrześcijańskiego. Widać to wyraźnie w liście do Rzymian w rozdziale 11 i liście do Efezjan w rozdziałach 2 i 3. Dla nas jest bardzo ważne, żeby nikt nie interpretował naszego przyjęcia Jezusa jako nawrócenia na inną religię. Przyjmując Jezusa jako Mesjasza, przychodzimy tak naprawdę, przyjmujemy naszą prawdziwą tożsamość. To jest powiązane też z tym, jak rozumiemy powiązanie między Starym i Nowym Testamentem. Kiedy Bóg obiecuje nowe przymierze, mówi o nowym przymierzu, księdze Jeremiasza 31, mówi, że nawiąże nowe przymierze z domem Judy i z domem Izraela. I że będzie to inne przymierze od tego, które zawarł, wyprowadzając nas z Egiptu. Ale że zapisze prawo w naszych sercach. A to się dokonało przez śmierć i zmartwychwstanie Jeszui. A także przez zesłanie Ducha Świętego. Przez Jezusa ofiarę mogliśmy przyjąć Ducha Świętego i w ten sposób prawo zostało zapisane w naszym sercu. I mówimy tutaj o Izraelu. To jest ten sam naród. Jest taka kontynuacja od prawa, które Bóg zawarł na Synaju z ludem, do przymierza, które zawarł przez Jezusa. I do tego przymierza, nowego przymierza z Izraelem, które jest nowym przymierzem, Bóg zaprasza też inne narody. Teologicznie może to być skomplikowane i wydaje się skomplikowane. Kościół nie zastąpił Izraela, ale Kościół stał się nowym Izraelem w tym sensie, że wierzący z narodów dołączyli do Izraela. Ta prawda została nie tylko zapomniana, ale też zmieniona w historii Kościoła. A to doprowadziło do takiej alienacji, oddzielenia się Kościoła od swoich korzeni, które są w Izraelu. Tak wyglądała sytuacja Kościoła przez bardzo wiele wieków. Co Bóg robi teraz, to poprzez Ducha Świętego daje objawienie coraz większej liczbie Żydów o swoim Mesjaszu. Po wielu wiekach nieobecności pojawia się na nowo rzeczywistość wierzącego Izraela. A wierzący z narodów są zaproszeni do tego, żeby stać się częścią tego wierzącego Izraela. Stawia to bardzo wiele wyzwań. Jest to trudne, ponieważ tak naprawdę stawia całą teologię kościołów chrześcijańskich do góry nogami. Ale myślę, że jest to, mimo tego, że niesie to bardzo dużo wyzwań, to wydaje mi się bardzo ważne, żeby zrozumieć naturę ciała Chrystusa i to, jak ciało Chrystusa jest postrzegane w Biblii i przez apostołów było postrzegane. To, co mówisz, jest bardzo z jednej strony piękne i trudne, na co też wskazałeś wielokrotnie. Natomiast mnie pojawia się cały czas pytanie, jak to uczynić w praktyce. Jesteś Żydem i chrześcijaninem. Po staremu było tak, że jeśli jesteś Żydem i uwierzyłeś w Jezusa, to musisz się ochrzcić, wybrać kościół chrześcijański, w którym będziesz funkcjonował,
i przestajesz być członkiem wspólnoty żydowskiej. Gdy wybrałeś kościół rzymskokatolicki, to musisz zacząć chodzić na mszę. Według tego, co ty mówisz, ruch Żydów mesjańskich chce po przyjęciu Chrystusa do swojego życia, chce nadal kontynuować tradycje żydowskie. Więc pytanie jest takie, jakie święta obchodzicie? Czy te, które są zawarte w kalendarzu żydowskim, czy na przykład odwołując się znów do kościoła rzymskokatolickiego, te, które są obchodzone przez katolików? Co z sakramentami? Jeśli chcesz wziąć ślub, to bierzesz ślub jako Żyd w obrządku żydowskim czy w obrządku chrześcijańskim? Ruch mesjański, trzeba o tym pamiętać, jest bardzo młodym ruchem. Tak naprawdę ma około 50-60 lat, więc tak naprawdę wciąż jesteśmy w procesie tworzenia. Nie mamy wszystkich odpowiedzi. Nawet w takim podstawowym pytaniu, jak powinniśmy wyrażać naszą wiarę w Jezusa. Oczywiście należymy do Izraela, do Żydów. Na pewno bardzo ważne dla nas są święta biblijne, ponieważ wierzymy, że nie są to tylko święta żydowskie, ale jest to czas szczególnego, namaszczonego czasu przez Pana. Też na przykład pojawia się pytanie o sobotę, o szabat. Szabat jest czymś, co Bóg dał Izraelowi, ale to nie znaczy, że to jest tylko dla Izraela. Szabat był już, kiedy Izrael jeszcze nie istniał jako naród. Jest to część pewnego porządku stworzenia. Narodziny ruchu mesjańskiego były związane z wpływami ruchów ewangelikalnych, protestanckich. Z zewnątrz patrząc, wiele kongregacji mesjańskich wygląda właśnie tak, jak te kościoły protestanckie. Nie mamy hierarchii ani struktur obejmujących cały ruch. Cały aspekt takiego apostolskiej służby nie jest obecny. Nie mamy, tak jak to jest w kościele katolickim, nie mamy księży. Mamy pastorów albo starszych, którzy są liderami kongregacji. Praktykujemy sakrament chrztu, chrzest dorosłych, nie chrzest dzieci. Ważnym elementem jest sakrament Eucharystii, ale teologia Eucharystii jest bardzo różnorodna w zależności od kongregacji. Jest coś, z czym wierzący nie Żydzi nie muszą walczyć. Jest to kwestia pytania o miejsce Tory, prawa w naszym życiu. Tora, którą Bóg dał Izraelowi, jest pełna przepisów i przykazań, nakazów. Jest taka bardzo interesująca i żywa dyskusja w ruchu mesjańskim dotycząca miejsca prawa w życiu Żydów, którzy wkroczyli w Nowe Przymierze. Czy powinniśmy przestrzegać praw, czy wszystkich? Jeżeli tak, to w jaki sposób? I właśnie w tej debacie widać, że to przejście między Starym i Nowym Testamentem wciąż nie jest jasne. Więc mamy Żydów mesjańskich, którzy w swoim wyrazie życia religijnego są bardzo tradycyjni, wyglądają i żyją tak jak Żydzi ortodoksyjni, a inni wyglądają zupełnie jak chrześcijanie protestanccy. Ta dyskusja wciąż trwa i myślę, że ona nigdy zupełnie się nie skończy, ponieważ nie ma jednoznacznych odpowiedzi na pewne pytania. Jeśli chodzi o chrześcijańskie święta, znowu powinniśmy spojrzeć na historię Kościoła, ponieważ my jako Żydzi mesjańscy nie celebrujemy Wielkanocy, ale celebrujemy Paschę. Właściwie jest tym samym świętem, ale my przestrzegamy tutaj biblijnych dat, a Kościół zdecydował się na zmianę daty Paschy i nazwał to święto świętem Wielkanocy. Dlaczego się to stało? Na ten temat są całe dyskusje i debaty, ale to, co my staramy się robić, to przestrzegać tych namaszczonych czasów Pana. Na przykład my nie świętujemy Bożego Narodzenia, ponieważ nie wierzymy, że Jezus był narodzony 25 grudnia. W Biblii nie widzimy daty Jego narodzin. Nie mamy specjalnego święta, ale wielu z nas, mesjańskich Żydów, świętuje podczas Bożego Narodzenia z chrześcijanami, z naszymi przyjaciółmi. Myślę, że teraz zaczynacie rozumieć, że jest to dość skomplikowana rzeczywistość. I jesteśmy w takim procesie próby odpowiedzi na różne pytania i okresu
określenia, co i jak mamy robić. Ale też powoli uświadamiamy sobie, że w pewnych kwestiach nie musimy na nowo odkrywać koła. Bardzo dużo rzeczy, które Kościół przechowuje, i te rzeczy są dobre i powinniśmy je po prostu przyjąć. Więc myślę, że to jest proces. W całej naszej rozmowie przewijają się wątki dotyczące wspólnoty żydowskiej i wspólnoty chrześcijańskiej. Teraz jest pytanie, czy te wspólnoty w ogóle akceptują istnienie Żydów mesjańskich? Czy kościoły chrześcijańskie i wspólnoty żydowskie mają jakieś określone stanowisko wobec was? Czy was akceptują? Czy jesteście po prostu pomiędzy i na razie nikt do końca nie wie, co z wami zrobić? Jakie stanowisko wobec was przyjąć? To bardzo ciekawe, że zarówno Kościół, jak i Żydzi ortodoksyjni przez wiele wieków mieli właściwie takie same podejście do nas, do Żydów mesjańskich. Oba środowiska twierdziły, że jeżeli jesteś Żydem, który uwierzył w Jezusa i przyjął chrzest, przestajesz być Żydem. A kiedy my mówimy tak, ale my ciągle jesteśmy Żydami, ponieważ wierzymy w Mesjasza żydowskiego. Obie grupy nie zgadzają się z nami albo po prostu nie rozumieją w ogóle, co chcemy przez to powiedzieć. Kościół mówi, musisz przestać być Żydem i musisz stać się chrześcijaninem. I to samo mówią Żydzi, mówią, jeżeli wierzysz w Jeszua, nie jesteś już więcej Żydem, jesteś chrześcijaninem. Tak więc nie jesteśmy akceptowani przez nasz lud, szczególnie przez Żydów ortodoksyjnych. Trochę inaczej sytuacja wygląda z Żydami sekularnymi. Oni może nie powiedzą nam, że o, nie jesteś już więcej Żydem. Oni po prostu wielu rzeczy nie rozumieją naszej wiary. Ja oczywiście rozumiem ich, ponieważ właściwie pochodzę z tego samego punktu, wychodzę. Natomiast trzeba powiedzieć, że patrząc na stronę chrześcijańską, sytuacja bardzo się zmienia. Jest coraz więcej chrześcijan z różnych denominacji, którzy rozumieją to, o czym mówiłem wcześniej, o tym całym procesie Żydów przyjmujących Jeszua jako Mesjasza. I że jest to spełnieniem Bożych obietnic. Ci chrześcijanie także zaczynają inaczej rozumieć Kościół, tak jak wcześniej mówiłem, bazując właśnie na tych obrazach z Listu do Rzymian, rozdział 11 i Listu do Efezjan, rozdziały 2 i 3. Nawet jeśli nie wiedzą, co z nami zrobić, zaczynają rozpoznawać, że jest to dzieło Ducha Świętego. Więc rozpoczął się dialog, który pomaga nam razem odkrywać, jak mamy razem żyć, jaka jest droga przed nami. Zgodnie z tymi fragmentami, o których mówiłem. W Kościele mamy Żydów i nieżydów i oni razem należą do siebie, tworząc jednego nowego człowieka. Tymi kwestiami zajmujemy się w inicjatywie zwanej TJC2 w kierunku Soboru Jerozolimskiego II. Więc widać, że sytuacja bardzo zmienia się w przeciągu ostatnich 10 lat i podejmowane są różne inicjatywy i próby wspólnego dialogu, wspólnego życia Żydów mesjańskich i różnych grup chrześcijańskich. Ejal, po co przyjechałeś do Polski? Przede wszystkim jestem tutaj, żeby spotkać moich braci i siostry i chciałbym im pokazać to, co Bóg robi i może oni nie są tego nawet świadomi. Czuję odpowiedzialność, żeby dzielić się tym, co Bóg robi w Izraelu. I chcę być też takim wyzwaniem, aby ludzie może zaczęli zastanawiać się nad różnymi koncepcjami teologicznymi, zaczęli zadawać pytania. Ale to, co jest najbardziej głęboko w moim sercu, to praca na rzecz przygotowania drogi i Kościoła na przyjście Jezusa. Ponieważ wierzę, że przed tym, jak Jezus powróci powtórnie, ciało Chrystusa musi być zjednoczone i musi mieć te dwie części, część z Żydów i nieżydów. Więc chcę także wspomóc tutaj moich braci i siostry, którzy pracują na rzecz pojednania między Żydami i nieżydami, ale też na rzecz jedności między wszystkimi, którzy wyznają Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.